Tak to widzi Rodak. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym, ale niezwykłym programie. Razem ze mną jest pan Krzysztof Rodak, specjalista spraw samorządowych, finansów miasta, strategii, rozwoju, a także kandydat na prezydenta Tarnowa. Witam serdecznie, panie Krzysztofie. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam serdecznie państwa. Proszę mi powiedzieć, jest pan człowiekiem spełnionym? Przedsiębiorcą. Ma pan dobrze funkcjonującą własną działalność gospodarczą. Jest, tam, jest pan wiceprezesem fundacji Przyjazna Energia. Jakie mogą być motywy w takiej sytuacji, żeby zdecydować się na to dość ciężkie wyzwanie? Rzeczywiście jest to ciężkie wyzwanie i rzeczywiście musiałem do tego dojrzewać. Ale to są proste motywacje. Ja urodziłem się w Tarnowie. Żyję w Tarnowie cały czas, nieprzerwanie, no może na okres studiów tylko, z przerwą. Żyją tutaj moje dzieci, moi przyjaciele i patrzę na to miasto z boku. To są takie psychologiczne motywy, ale są też i inne pewne. Tak, no są takie kon też konkretne. No. Ja, ja nie akceptuję w ogóle generalnie wielu decyzji w ramach polityki reprezentowanej przez obecnie urzędującego prezydenta i uważam, że to należy w mieście zmienić to nas ogranicza no i doprowadziło do ponad półmiliardowego zadłużenia miasta. Pan w samorządzie właściwie jest no, stwierdzenie od zawsze może będzie na wyrost, no ale prawie że prawie że zawsze zaczynał pan y, chyba w sytuacji kiedy rodził się samorząd w Polsce. Tak, rzeczywiście, to były czasy, w której no, trzeba było budować od zera nowy samorząd, demokratyczny samorząd i rzeczywiście w końcówce lat 90. nie przez całą kadencję byłem wiceprezydentem miasta, wybranym przez Radę Miasta, bo wtedy był troszkę inny ustrój niż dzisiaj, samorządowy, dlatego miałem już we wczesnym swojej fazie życia zawodowego kontakt z samorządem, ale taki namacany. No właśnie, czyli to nie był wybór podyktowany polityką, jakkolwiek byśmy jej nie rozumieli, ale po prostu kompetencjami i, i, i fachowością, którą doceniono. To prawda. Ja nigdy nie należałem i nie należę, i nie zamierzam należeć do żadnej partii politycznej, dlatego, że mam duszę samorządowca. I to kłóci mi się z, z spełnieniem roli w partii, czyli jakiejś aktywności politycznej, z moją duszą samorządową, która zawsze kręciło się całe moje życie wokół samorządu. Przecież przez wiele lat byłem prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółki komunalnej, a więc również no, aktywnym samorządowcem. Ja bardzo w wielu sytuacjach byłem aktywny również poza spółką, a w sprawach samorządowych. No, spółka. To jest ważna rzecz, bo tam nabył pan sporo doświadczenia, umiejętności pracy z ludźmi, z zespołami, ale także pozyskiwanie środków na rozwój, koncepcje, strategie. To wszystko, co pozwoliło zbudować, nie będzie pewnie przesady, jeśli powiem, że ZMPC jest jedną z lepszych spółek komunalnych w skali kraju generalnie, nie tylko ciepłowniczych. Tym bardziej, że my nie modernizowaliśmy spółki. My system ciepłowniczy praktycznie budowaliśmy od, od zera. Mhm. Było to wiele rozproszonych kotłowni węglowych, Woniliśmy miasto ze znacznego strumienia niskiej emisji. Wprowadziliśmy nowoczesne sy systemy zarządzania, w spółce, ale również nowoczesne inwestycje. Dzisiaj to jest bardzo bezpieczny i jeden z najnowocześniejszych systemów. Ale są nowe wyzwania w zakresie odejścia od paliw kopalnych, i, i to są nowe wyzwania, które trzeba realizować. Wracając na moment tego do tego, o czym Pan mówił, czyli o tej duszy samorządowca, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, dlatego że żeby po prostu przełamać ten duopol partyjny, który mamy nieustannie, niestety, o ile w skali państwa w jakiś sposób przywykliśmy, niestety, do tego. Raz jeszcze powtórzę, niestety, o tyle wcale nie musi być na to zgody w samorządzie, wręcz przeciwnie. Ale, ale to mamy. I, I to jest, jest ten duopol. Obecnie urzędujący prezydent nawet startował w wyborach parlamentarnych z list jednej z partii. I to powoduje stałe, nieprzerwane działanie w zakresie inwestowania w własny wizerunek, konkurencję polityczną i tak dalej. Dlatego ja uważam, że prezydent powinien być neutralny politycznie, nie powinien brać udział w tego typu projektach politycznych. Polityka jest dla ludzi, jest potrzebna, ale poza samorządem, dlatego ja uważam, że moja oferta jest o tyle ciekawa dla Tarnowian, że ja proponuję neutralny politycznie samorząd. Czyli możliwość porozumienia się z każdym. Z każdym. Na poziomie Rady Miasta, ale również na poziomach ościennych gmin, Powiatu Tarnowskiego, Województwa Małopolskiego, ale również z politykami dzisiaj działającymi na naszym terenie zarówno politykami, którzy działają w parlamencie polskim, jak również europejskim. Jasne, że tak. Wydaje mi się, że w ogóle. Zadaniem parlamentarzysty jest jak najściślejsza, najlepsza współpraca z możliwych, każdego, niezależnie z jakiego z ugrupowania, właśnie z prezydentem, bo przecież są wybrani w mieście, są wybrani między innymi po to, żeby stanowić prawo ogólne, ale również po to, żeby pomagać, żeby pomagać miastu. Więc wydaje mi się, że takie sytuacje, kiedy ktoś się pokazuje z jakimiś politykami, to jest właśnie coś wręcz odwrotnego, czyli pokazujesz, od czegoś zależy. Tutaj natomiast chodzi o to, żeby nie zależeć rozmawiać z poziomu partnerskiego. Tak, no przecież ja nie jestem wrogiem partii politycznych, mm. ani nie, jest, nie, nie reprezentuję takiego myślenia politycznego, że mm. polityka to w ogóle jest coś złego i mm. niepotrzebnego. Wręcz nawet ja uważam, że obywatele powinni być aktywni politycznie, należeć do partii politycznych, ale samorząd to jest zupełnie inna płaszczyzna. To jest nasza mała ojczyzna, w której sami Tarnowianie decydujemy o jak wydawać pieniądze, w co inwestować, jak się rozwijać, jak zaspokajać własne potrzeby i nie chcemy, żeby nam w tym pomagały albo ingerowały w to partie polityczne. One mają swoje zadania i nie je realizują. Natomiast współpraca tak, partnerska z tymi środowiskami. Natomiast no, taki, na, takim naturalnym zakusem tych partii politycznych jest centralizacja. My wiemy najlepiej tam, gdzieś, nie? Dociśnijmy te samorządy, my im rozdajmy. Najpierw weźmy, potem im dajmy. Dajmy według uznania, tym, których lubimy, tym, których nie. To jest właśnie najgorsze. Samorząd wie o sobie wszystko i wie najlepiej. Dlatego właśnie Prezydentem zdecydowanie powinien być ktoś, kto jest niezależny i, i bezpartyjny. I otwarty na tą rozmowę mhm. z różnymi środowiskami. Mhm. Prezydent nie może preferować określonej opcji politycznej, wykluczać z życia samorządowego osoby, które do tego nie pasują, mhm. bo, bo mają inne poglądy, inne wartości. Przecież my stanowimy jedną wielką rodzinę, to, że się mhm. różnimy. To jest naturalne. Mhm. Zawsze będziemy się różnić, bo zawsze mhm. będzie konkurencja polityczna i zawsze będą różne pomysły e, e, polityczne. Dlatego, mhm. dlatego my w samorządzie starajmy się budować w najszerszą, z możliwy koalicję naszych własnych spraw. No i to byłoby piękne, gdyby można było zrobić taką koalicję, chociażby także w Radzie Miasta, bo pamiętajmy, że prezydent jego zastępcy, czy wiceprezydenci, czyli ten organ, który zarządza. To jest jedna sprawa, a przecież mamy Radę Miejską, no, Radę Miasta. Jak to wyglądało w tej kadencji? Wygląda, no bo to jest końcówka. Jak to wygląda? No to wszyscy widzą, widzieli. Ale co konkretnego wypływa z takiego sposobu mojego spojrzenia na samorząd? No, wypływa to, jeśli zostałbym wybrany przez Tarnowia prezydentem właśnie niezależnym, bezpartyjnym, to ja zaproponuję współpracę wszystkim ugrupowaniom, którzy dostaną się do Rady Miejskiej. Mhm. Ja nie mam takiego problemu, że ja, ja, jakaś, jacyś ludzie mi po prostu nie będą do układanki politycznej pasować. Mhm. Dlatego to jest nowe spojrzenie. Myśmy już mieli krótko takie, takie szersze mhm. koalicje w Radzie, zresztą uważam z wielką korzyścią dla Tarnowa. W pierwszej kadencji pana ścigały I, i przerabialiśmy taką szeroką koalicję, gdzie zastępcą prezydenta była osoba z spisu nawet, prawda, I, i, i tak dalej. Ja uważam, że nam to jest niezbędnie potrzebne, szczególnie, że przed nami bardzo trudne decyzje związane z równoważeniem budżetu i wyzwania utrzymania równocześnie rozwoju miasta. To naprawdę zadania nie są banalne. No, oprócz tej jedności i przewagi i trwałe, trwałej większości w Radzie, żeby te decyzje przebiegały sprawnie, to wymagają również kompetencji prezydenta, który zna się na finansach, potrafi tym zarządzać, potrafi wygenerować szereg równych, różnych działań, które będą z tego punktu widzenia korzystne dla miasta. Zmiana, dialog, rozwój. To są trzy takie filary, których pan mówi. Zmiana jest niezbędnie potrzebna w wielu obszarach miasta. Oczywiście mamy tutaj zbyt mało czasu, aby omówić je wszystkie, mhm. ale od komunikacji właśnie poprzez upolitycznienie Rady, ale wreszcie poprzez y, złe gospodarowanie miastem, I. dlatego że my wygenerowaliśmy olbrzymie wydatki, na które pożyczyliśmy pieniądze, które powodują wzrost kosztów funkcjonowania miasta. Mhm. My y, idziemy w spiralę zadłużeniową. Mhm. Więc zmiana jest po prostu konieczna, zmiana sposobu myślenia, ale również sposobu współpracy, sposobów y, 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 priorytetów inwestycyjnych, nakierowanych na rozwój, na z, y, zahamowanie, wyludniania się miasta. Y, y, wiele rzeczy musimy zmienić, nie kontynuować, nie poprawiać, mhm. tylko zmienić. Ale zmienić w dialogu no po to, żeby osiągnąć rozwój żebyśmy mogli stabilnie w sposób zrównoważony finansowo się rozwijać. Myślę, że o tych szczegółach programowych o koncepcji na prezydenturę pana koncepcji na prezydenturę porozmawiamy sobie jeszcze przy najbliższych okazjach. Natomiast ja chciałem jeszcze zapytać o środowisko z którym pan Mówiąc potocznie, idzie do tych, do tych wyborów, no bo w naturalny sposób buduje się listy dorady, prawda? No chociażby po to, żeby wprowadzić tam ludzi, którzy myślą podobnie. Tak. Wiele Arnowian zapewniam, w różnych środowiskach myśli podobnie jak ja. Też mają dość pewnych rzeczy w mieście, które traktują, oceniają bardzo negatywnie i ci ludzie chcą zmiany. Więc co łączy. Y, y, ludzi, z którymi budujemy wspólny projekt wyborczy. Chęć zmiany. Mhm. Druga rzecz, to właśnie, żeby być komitetem ponadpartyjnym, a prezydent kandydatem bezpartyjnym, niezależnym. Mhm. Właśnie, żeby uciekać od polityki w samorządzie, ale nie oznacza to, że zwalczać, że y, promować apolityczność. Mhm. Neutralność polityczna to nie jest to samo. Mhm. I wreszcie, to są społecznicy. Ludzie zaangażowani w swoich dzielnicach, osiedlach, i oni już dzisiaj są aktywnymi tarnowianami i chcą tą aktywność przenieść na forum Rady Miejskiej. Uważam, z korzyścią również dla miasta. Dlatego ta grupa, z którą tworzymy wspólny projekt wyborczy, myśli właśnie w ten sposób. Zmiana, dialog, rozwój. Grupa, dodajmy, nazywa się. Tak dla Tarnowa. Nazywa się tak dla Tarnowa. Jest to komitet wyborczy, autentycznie ponadpartyjny, z kandydatem na prezydenta bezpartyjnym, niezależnym. Powtarzam to, bo to jest coś, co w znaczny sposób wyróżnia nas wśród innych ofert komitetów wyborczych. My jesteśmy autentycznie nastawieni na budowę tej wspólnoty samorządowej. Podkreślam, z również tymi, Którzy stworzą, którzy, których radni będą działać w naszej przyszłej Radzie Miejskiej. Dziękuję panu bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie porozmawiamy o założeniach programowych troszkę precyzyjniej. Krzysztof Rodak, kandydat na prezydenta Tarnowa, dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję, Dzie państwu. dziękuję bardzo, dziękuję państwu.